Osób w wariancie BA5 mutacji Omikron, a także o tym, jakich szczepionek możemy spodziewać się przed jesiennym sezonem zakażeń, porozmawiam dziś z moimi Państwa gościem, profesor Agnieszką Szuster-Ciesielską, immunologiem i wirusologiem. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Subwariant BA5, pani profesor, co o nim wiadomo? No niestety ogólnie Omikron jest tym wariantem głównym, który cechuje się bardzo dużą siłą ewolucyjną, niespotykaną do tej pory, dlatego że w obrębie samego wariantu Omikron już wyodrębniły się kilka podlinii i niestety wywołują one tak zwaną wąską odporność. I tutaj przykładem jest właśnie sublinia BA4, BA5, a w szczególności BA5, który do tej pory uznany jest jako subwariant, czy w ogóle postać wirusa SARS-CoV-2 najszybciej rozprzestrzeniająca się i uciekająca przed odpornością, przed odpowiedzią odpornościową, i to zarówno tę poinfekcyjną, jak i poszczepienną. Także wyraźnie widać w zachodnich krajach, tam gdzie się szeroko testuje, wzrosty spowodowane konkretnie tym właśnie subwariantem. No i niestety ze względu na po pierwsze dłuższy termin, który już upłynął od podania szczepionki, czyli powiedzmy 5-6 miesięcy, oraz właśnie tę zdolność uciekania przed odpowiedzią odpornościową, spotyka się ośmiokrotnie częściej reinfekcje niż miało to miejsce w przypadku poprzednich wariantów. Natomiast jeśli chodzi o objawy, które BA4, BA5 wywołują, są to objawy głównie ze strony górnych dróg oddechowych, ale niewykluczone, że jeśli wirus pojawi się na terenie płuc, to te objawy będą cięższe i chory będzie musiał podlegać hospitalizacji. W styczniu, w lutym w Polsce dominował subwariant BA1, subwariant BA2. Czy osoby, które wtedy przeszły COVID-19, no mają powody, żeby obawiać się reinfekcji subwariantem BA4 lub BA5? Dokładnie tak. Tak jak wspomniałam na początku, BA5 daje tak zwaną wąską odporność, czyli osoby, które miały kontakt z wszystkimi poprzednimi wariantami, a nawet subliniami Omikronu, są w większym stopniu narażone niż zazwyczaj na reinfekcję. A muszę powiedzieć, że w takiej popularnej narracji jest stwierdzenie, że reinfekcje są łagodniejsze czy łagodne. To wcale nie jest reguła, dlatego że osoba, która miała kontakt z wcześniejszą wersją koronawirusa, wcale nie musi przejść teraz tej choroby łagodniej. Tutaj też zdarzają się poważne objawy właśnie u osób, które czy to były zaszczepione, czy wcześniej miały kontakt z poprzednimi wersjami. W krajach, gdzie nie zaprzestano testowania w kierunku COVID-19, w Stanach Zjednoczonych, w krajach Europy Zachodniej, Południowej, widać wyraźne wzrosty zakażeń, taką falę wznoszącą się. W Polsce nie testujemy. Czy są jakieś inne sposoby, żeby monitorować, jak wygląda przebieg epidemii w naszym kraju? Tak, oczywiście. Jednym z takich sposobów jest po prostu monitorowanie ścieków i to nie tylko w kierunku ogólnie mikrobiologicznym, czyli wykrywanie różnego rodzaju zagrożeń mikrobiologicznych, bakteryjnych, ale także wirusowych. Ja muszę powiedzieć, że w niektórych krajach ten temat jest bardzo poważnie podjęty i dzięki temu, jak na przykład Finlandii czy Szwecji, gdzie monitoruje się ścieki, udało się wykryć ogniska wirusa polio, tej wersji szczepionkowej, szczepionki doustnej przeciwko polio 19, i także badanie ścieków pod kątem obecności wirusa SARS-CoV-2, ale dodam nie całego wirusa, tylko jego materiału genetycznego. Jest to zupełnie niezależny i zdecydowanie bardziej obiektywny sposób, który można traktować jako uzupełnienie szerokiego testowania, ale w krajach tam, gdzie się nie testuje, tak jak na przykład w naszym kraju, wyniki badania, monitorowania ścieków pod kątem obecności koronawirusa dają zupełnie przeciwne wnioski. I tutaj ostatnio czytałam o wynikach badań ścieków pod kątem koronawirusa, które przeprowadzane są w Poznaniu. Tam prowadzi wyspecjalizowana firma, laboratorium diagnostyczne. I co się okazuje, patrząc na przedstawiony wykres wyników? Otóż w kwietniu, kiedy w Polsce zniesiono praktycznie testowanie, w ściekach nadal wykazywano dużą ilość kopii koronawirusa SARS-CoV-2. To wskazuje, że wirus nie ustąpił, tylko dalej krąży
w społeczeństwie. Natomiast ostatnie dane obejmujące około tygodnia wskazują ponownie powolny wzrost koronawirusa w ściekach, co tym razem pokrywa się z tymi danymi, które podawane są przez ministerstwo i które opracowywane są przez statystyków, ze wzrostem wskaźnika R0, który wynosi już we wszystkich województwach powyżej 1, to oznacza, że pandemia się rozwija, bo wartość wskaźnika poniżej 1 wskazuje, że pandemia wyhamowuje. Pani profesor, czy przed jesienią doczekamy się nowych wariantów szczepionek przeciwko SARS-CoV-2, bo te, które są obecnie dostępne, bazują wciąż na tym dzikim szczepie odkrytym po raz pierwszy w chińskim Wuhan. Czy jakieś nowe, krótko mówiąc, preparaty pomogą nam przejść przez jesień, zimę, wiosnę obronną ręką? Tak, to już jest pora na to, żeby te szczepionki aktualizować i rzeczywiście dwie firmy wykonały to zadanie. Mówię tutaj o firmie Pfizer, BioNTech i Moderna. Firmy te proponują i mam nadzieję, że już na jesieni te szczepionki, właściwie dawki przypominające, będą dostępne. Proponują nową wersję uaktualizowaną do wariantu Omikron, a także w badaniach klinicznych wykazano, że ta nowa dawka przypominająca jest także skuteczna wobec właśnie BA4, BA5. Ale tutaj przypominam, to będą dawki przypominające, a więc dostępne dla osób, które już były zaszczepione tym szczepieniem podstawowym. Także z zapowiedzi pana ministra Niedzielskiego wynika jasno, że te szczepionki będą u nas dostępne, może nawet już we wrześniu, i bardzo serdecznie zachęcam do zainteresowania się i skorzystania z tej oferty. A czy możemy mieć nadzieję, że doczekamy się szczepionek, które będą chroniły nas przed SARS-CoV-2 i COVID-19 dłużej niż kilka miesięcy? No to jest właśnie to ogromne zadanie, które stoi przed naukowcami, dlatego że tutaj szczepionka musiałaby być skuteczniejsza od samego wirusa. Otóż ogólnie koronawirusy dają odpowiedź odpornościową, która nie trwa długo. Na przykład koronawirusy przeziębieniowe od 1 roku do 2, co oznacza, że można się nimi wielokrotnie w ciągu życia zakażać. Ja znam tylko jedną szczepionkę, która jest lepsza od oryginalnego wirusa, daje skuteczniejszą odpowiedź. Jest to szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka, przeciwko HPV. Ona rzeczywiście została tak skonstruowana, że daje skuteczną wieloletnią odporność. Natomiast pytanie tutaj, w jaki sposób można byłoby tę szczepionkę tak stworzyć, aby dawała ona wieloletnią odporność. Tutaj również badania są prowadzone, skupione na te białka koronawirusa, które wolniej mutują, czy częstotliwość mutacji jest znacznie wolniejsza niż te, które dotyczą kolca koronawirusa. Więc tutaj zapewniam, że takie badania trwają, bo naukowcy mają to na względzie, żeby te szczepionki nie były podawane częściej niż rok, a najlepiej, żeby to była przynajmniej kilkuletnia odporność. Pani profesor, i na koniec, czy jakieś nowe warianty koronawirusa SARS-CoV-2 budzą niepokój naukowców, są wirusami potencjalnie mogącymi rozpędzić pandemię na nowo? No na razie tymi wariantami są wszystkie pod linię Omikronu. One zostały wpisane jako na listę variant of concern, czyli budzące zaniepokojenie, a to, jakie jeszcze warianty się pokażą, to jest kwestia przyszłości. Tutaj pani nikt nie udzieli odpowiedzi na to pytanie. Natomiast ja odwołam się jeszcze do badań izraelskich, również dotyczących monitorowania ścieków. I wykryto tam w dalszym ciągu obecność materiału genetycznego delty. A więc to pokazuje, że delta też gdzieś skrycie krąży w społeczeństwie i czy odrodzi się jako ten wariant delta albo jako jakieś jego pochodne, czy to będą dalsze pochodne Omikronu, to czas pokaże. Na pewno okres jesienny będzie w zdecydowanej części sprzyjał transmisji wirusa, powroty ze szkół, częstsze przebywanie w pomieszczeniach, rzadsze ich wietrzenie będzie sprzyjało transmisji wirusa. Pani profesor, bardzo dziękuję za rozmowę. Póki co cieszmy się latem, tym, że okna możemy szeroko otwierać i korzystajmy z tego przywileju. Ja przypomnę, że moim i Państwa gościem była profesor Agnieszka Szuster, Ciesielska, wirusologii i immunolog.
Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko.